Dzień dobry, nazywam się Marcin Kozioł, jestem pisarzem, autorem książek dla dzieci i młodzieży. Witam Was w moim studiu. Z tego studia na co dzień prowadzę spotkania na żywo, online, dla dzieci i młodzieży w całej Polsce, w szkołach i bibliotekach. A dzisiaj opowiem Wam o kilku swoich książkach i moich pasjach. Niektórzy z Was mogą mnie już znać, a niektórzy dopiero poznają w tym roku szkolnym. Ci, którzy idą właśnie, czy chodzą, są w tej chwili właśnie w klasie piątej, jeżeli otworzą podręcznik o ten właśnie, na stronie 215, to odnajdą fragment książki Skrzynia Władcy Piorunów, lektury szkolnej i jednej z moich książek. Ci, którzy są w klasie szóstej, znajdą podobny fragment w tej oto książce albo w takim oto podręczniku. A ta książka, ja wiem, jak zazwyczaj reagujecie na słowo lektura, ale ja Wam gwarantuję, że Skrzynia Władca Piorunów to jest wyjątkowa książka, bo to jest kryminał. Kryminał i to jeszcze kryminał oparty na faktach. Jednym z jego bohaterów jest wynalazca Nikola Tesla, ale też wasi rówieśnicy Julka, Tom i pies Spike. A historia Nikoli Tesli naprawdę w każdym szczególe oparta jest na faktach, chociaż wydaje się zupełnie nieprawdopodobna. W drugiej części, no właśnie, bo to jest cykl detektywi na kółkach, bohaterowie, młodzi detektywi, tym razem wybierą się do Egiptu na wakacje, no i znowu ich przygody splotą się z wydarzeniami z przeszłości, a te wydarzenia będą oparte, podobnie jak poprzedniej książce, na faktach. A ja Wam zdradzę, że jeszcze w tym roku będzie trzecia część tej serii Detektywi na kółkach, ale o tym przekonacie się już niedługo. Niektórzy może słyszeli, że oprócz tego, że piszę książki, to także kolekcjonuję stare komputery. To prawda. W mojej kolekcji jest około 150 takich oto komputerów. Każdy jest inny i każdy ma 30-40 lat. No i każdy z tych komputerów doskonale jeszcze działa. A dlaczego o tym wspominam? A to dlatego, że napisałem szaloną historię komputerów, książkę właśnie o tym, jak to się stało, że dzisiaj macie w kieszeni superkomputer w postaci telefonu, smartfona. Ta książka wygląda tak, jakby wyszła z Minecrafta i naprawdę to będzie fascynująca podróż w czasie, której nie czyta się od deski do deski, tylko na wyrywki. Opowiem Wam jeszcze o jednej mojej pasji. Kocham konie. Nauczyłem się kilka lat temu jeździć konno i o koniach napisałem książkę. Nie sam, tylko z panią Katarzyną Dobor, którą pewnie kojarzycie z telewizji, z programu Nasz Nowy Dom. Stania pod tęczą, trzy książki o koniach właśnie, Czarne Komary, Maść na Maść, Wojna na Miny, a w tych książkach oprócz zabawnych przygód, także zagadki filmowe do odblokowania na telefonie albo komputerze, przygotowane przez panią Kasię i jej wspaniałe konie. A jeżeli ktoś z Was lubi wycieczki do lasu, to Was bardzo mocno zachęcam do tej oto serii Pogoda dla puchaczy. Te książki stworzyłem wspólnie z panem Bartkiem Jędrzejakiem, prezenterem Pogody. To są książki o przygodach zwierząt, psów w szczególności, ale nie tylko, o lesie, o przyrodzie, ale także o pogodzie właśnie, więc pan Bartek nagrał filmy i zagadki związane z pogodą. Inna moja pasja, wielka, to podróże. Napisałem serię książek o Wombacie Maksymilianie. Te książki dostały nagrodę Magellana dla najlepszej książki podróżniczej roku i mam nadzieję, że z tym sympatycznym bohaterem, Wombatem właśnie, także wybierzecie się w jakąś podróż, czy to do Butanu, Nepalu, albo do Chin. Naprawdę fantastyczne przygody, na dodatek książki interaktywne. No a na koniec wspomnę jeszcze o najmłodszych, zupełnie najmłodszych czytelnikach. Puzzle Pitagorasa i Kot Dostępu. Dwie książki dla tych, którzy dopiero co nauczyli się czytać, ale już książki połykają. No i tych, którzy myślą, że matematyka jest fajna, to dla nich szczególnie, oraz dla tych, którzy myślą, że matematyka jest trudna. No, dzięki tym książkom dowiecie się, że matematyka może być fantastyczną przygodą i to może być świetna, świetna rozrywka. Te książki otrzymały nagrodę główną oraz wyróżnienie w konkursie Komitetu Ochrony Praw Dziecka w tym roku. Moi drodzy, mam nadzieję, że będziecie czytać te książki, poznacie bohaterów tych książek, ale mam też wielką nadzieję, że będzie okazja do tego, żebyśmy spotkali się na takim spotkaniu online na żywo, podczas którego będziemy mogli z sobą rozmawiać, nawet się widzieć i niebawem, mam nadzieję, będzie ku temu okazja. Do zobaczenia!